Wracamy po przerwie. Ryszard Biliński, duet wraz z małżonką szanowną, która jest też z nami, Kasią Rączką-Bilińską. Ziemioluby, ich bazą są Stare Litewniki na Podlasiu. Tam rozkręcają regionalny ośrodek OSBN, organizują szereg warsztatów, budowy ze słomy, tynkowania gliną, wapnem. Wczoraj Ryszard już był z nami i opowiadał o tym, dlaczego warto budować własnymi rękami. Dziś kontynuujemy ten wątek. Zapraszam. Dzień dobry. Czy mogę prosić kółka zadaniowe, żeby się wyciszyły, ewentualnie przeniosły? Słuchajcie, takie pytanie wydawałoby się bardzo oczywiste. Dlaczego waszym zdaniem warto budować własnymi rękoma? Tak, czyli podsumowujemy. Przede wszystkim tak, liczymy na to, że ograniczymy koszty, że będzie taniej. Liczymy na to, że poznamy dokładnie ten swój domek i będziemy wiedzieli, jeżeli coś tam się wydarzy, to dokładnie wiemy, co i jak, bo zbudowaliśmy, więc z ewentualną naprawą nie będzie końca. Daje nam wolność, tak? Niezależność. A wiecie, co ostatnio mi przyszło do głowy, jak myślałem o tym, co mnie uderzyło wręcz w związku z tym, jak się sprawy na świecie dzieją? Jest jeszcze jeden taki aspekt, ja bym to nazwał odpornością. Czyli jeżeli mamy w sobie kompetencje, umiejętności zbudowania domu, patrzcie, jak bardzo wzrasta w takiej skali mikro nasza odporność jako rodziny, a w skali makro jako społeczeństwa. Jeżeli po prostu są wśród nas ludzie, którzy po prostu potrafią coś zbudować. Zauważcie, jak dziwnie się czasem robi, że brakuje tak zwanych fachowców, tak? Ludzi, którzy coś tam konkretnego potrafią zrobić. Zaczyna to być istotnie problem, że w momencie, kiedy chcemy wykonać jakieś prace specjalistyczne, najczęściej, które wiążą się z wysiłkiem fizycznym i jakimiś tam umiejętnościami pracy, no to nagle okazuje się, że tych ludzi jest coraz mniej, bo oni gdzieś wyjeżdżają, gdzieś, gdzie lepiej płacą, gdzieś, gdzie po prostu, nie wiem, może jest większy szacunek dla tej pracy, a może po prostu zwyczajnie chodzi o pieniądze. Jest coraz mniej ludzi do pracy. W ogóle nie ma etosu pracy fizycznej, tak? Czyli w zasadzie ktoś, kto wykonuje pracę fizyczną, to można, takie jest w domyśle, bo oczywiście nikt tego nie powie, bo to jest politycznie niepopularne, ale to nie jest dobre. Jeżeli mamy dzieci, no to byśmy woleli, żeby byli architektami niż murarzami, tak? W związku z tym rodzi nam się jakiś taki problem takiego rozwarstwienia między potrzebą umiejętności działania w materii, a dostępnością tej umiejętności, bo tych ludzi, którzy to robią, jest coraz mniej zwyczajnie. To jest taka moja obserwacja na marginesie. Tym niemniej najważniejszym chyba, najczęściej podnoszonym czynnikiem, który powoduje, że ludzie decydują się na budowę własnymi siłami, to jest kwestia ekonomiki, czyli po prostu tego, że liczymy, że w ten sposób zaoszczędzimy. Ja nie mam w sobie zgody na to, na postępującą pauperyzację społeczeństwa, która prowadzi do tego, że przestajemy być panami własnego losu i przestajemy być właścicielami naszych dóbr, tak? Jest taki trend społeczny, niczego nie masz, wszystko wynajmujesz. W zasadzie niepotrzebny jest ci dom, niepotrzebny jest ci samochód, niepotrzebne ci jest różne rzeczy, ponieważ wszystko to zostanie tobie wydzierżawione, nie będziesz tego posiadać. Po prostu tylko masz pracować i spłacać te rzeczy na bieżąco. Jak przestajesz być potrzebny, to jednocześnie można cię łatwo odrzucić.
zauważcie te trendy, że one są i niektórzy twierdzą, że jest to kierunek słuszny. Ja uważam, że nie. Że jeżeli idziemy w takim kierunku, że jesteśmy coraz biedniejsi jako społeczeństwo, że coraz mniej możemy zakumulować jako coś, co do nas przynależy, stajemy się coraz bardziej niewolnikami. Tak? Można się z tym zgadzać, można nie. Natomiast moim zdaniem kwestia zdolności do posiadania własnego schronienia, miejsca, w którym możemy żyć, jest sprawą bardzo kluczową. W momencie, kiedy taki dom mamy, kiedy możemy czuć się bezpiecznie, nasze życie wygląda zupełnie inaczej, nasze poczucie bezpieczeństwa wygląda inaczej. I dla wielu ludzi, coraz większej grupy ludzi w tej chwili, staje się coraz trudniejsze pozyskanie takiego schronienia w drodze zamówienia tego w zewnętrznej firmie. Ceny straszliwie rosną. To, co się wydarzyło na przestrzeni ostatniego roku, no to już jest taki fajerwerk, można powiedzieć, wzrostu cen, wzrostu kosztów. I wydaje się, że te procesy są postępujące, że tu nie widać żadnych symptomów na to, że na przykład wyhamuje wzrost cen świadczenia usług budowlanych. Także wszystkie regulacje prawne, które w trosce o nas ograniczają możliwości realizacji własnego schronienia według własnego widzimisię. Czyli jesteśmy zmuszeni do spełniania określonych wymagań, określonych norm, niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie chcemy. Tak po prostu ma być. A że to kosztuje dużo, sorry. Ja jeszcze powiem, że w tej dyskusji o tym, czy jakby co nam daje posiadanie, dzisiaj tutaj na tej sali mamy taką serię o odpowiedzialności od poziomu podstawowego, gdzie panel był rano, tak, potrzeb fizjologicznych, że jeżeli nie posiadamy rzeczy, to nie czujemy się za nie odpowiedzialni. I to też jest pewien zakres poszerzania tutaj jakby tego, nagle kiedy nie jesteśmy już za nic odpowiedzialni, to potem spotykamy się na takim festiwalu i mówimy, bądźmy odpowiedzialni za swoją kupę. Ale to taki trend na temat tego, że jednak jako ludzie potrzebujemy czuć, że coś od nas zależy. Nie? Natomiast problematyka budowania domu i zderzenie tego z tematem budowania samodzielnie, tutaj jakiego rodzaju rodzi się problem? Stopień skomplikowania tego projektu. Słuchajcie, dla większości z nas w ciągu życia nie będzie bardziej skomplikowanego logistycznie i także jeżeli chodzi o obciążenia finansowe projektu, niż budowa własnego domu. Dla większości z nas, bo oczywiście są ludzie, którzy zarządzają dużymi projektami, robią bardzo skomplikowane rzeczy, ale większość z nas wchodzi w budowę domu w taką sferę nieznaną, o bardzo dużym stopniu komplikacji, trudności i na pole zupełnie dla większości nieznane. I to jest poważny problem. Natomiast ludzie to robią, jakoś sobie radzą, prawda? Lepiej czy gorzej, często gorzej, a te gorzej najczęściej objawia się tym, że te budowy trwają latami. Nieraz budynek zaczyna być, nadawać się do remontu, zanim zostanie skończony, ponieważ ktoś przy projektowaniu tego budynku czy tego przedsięwzięcia nie przewidział skali trudności czy skali kosztów. I tutaj to, co z naszego doświadczenia możemy przekazać, że jest dobra wiadomość tym wszystkim, taka, że tak naprawdę, jeżeli przyjrzeć się dokładnie, jak wygląda cały proces budowy domu, metodą gospodarczą tutaj mówię, czyli bierzemy na siebie tę odpowiedzialność, a nie przerzucamy tego na zewnętrzną firmę, można zdecydowanie uprościć czy ułatwić sobie, rozpoznając to, że większość kosztów, zdecydowana lwia część kosztów ukrywa się w bardzo niewielu pozycjach. Ja zawsze, jak mam
przyjemność pomagać ludziom przygotowywać się do budowy własnego domu, to zwracam im uwagę na to, że skupcie się przede wszystkim na 5 elementach tego domu. 5 takich elementach, które decydują o większości kosztów. To jest często nawet około 80% kosztów. To są fundamenty, to jest konstrukcja drewniana, bo mówimy tutaj o budynku strohbejlowym, to jest pokrycie dachu, to jest system ogrzewania, okna. Koniec. 5 rzeczy, które jeżeli będziecie mieli pod kontrolą, to macie projekt czy budżet budowy pod kontrolą. Czyli to jest takie narzędzie, które ułatwia nam nie zwariować podczas tej budowy, bo zarządzanie czynnościami czy zdarzeniami, które mają się na budowie wydarzyć, jeżeli ich jest kilkaset, jest praktycznie dla przeciętnego człowieka nieosiągalne. Coś musimy odpuścić po prostu. Coś musimy potraktować jako to mniej ważne. Natomiast jeżeli wiemy, że te 5 jest kluczowe, jeżeli tutaj nie spapramy sprawy, jeżeli tutaj dopilnujemy budżetu, to nasz projekt wyjdzie tak, jak planowaliśmy. Czyli da się to zrobić. Da się to zrobić w taki sposób, żeby nie wpaść w taką pułapkę, że rozpoczęliśmy coś, co po prostu przerosło nasze możliwości. I teraz kolejny ważny aspekt sprawy. Jeżeli myślimy o budowie domu, myślimy o budowie domu metodą gospodarczą, zacznijmy od jednej kluczowej rzeczy. Przyjrzyjmy się zasobom, które posiadamy. I to nie oznacza tylko, żeby sprawdzić, ile mamy pieniędzy, ale te zasoby to jest znacznie szersze pojęcie. Bardzo często niedoceniane, a które trzeba brać pod uwagę. Czyli pieniądze tak, bo to jest coś, to jest paliwo, na którym jedzie ten cały projekt. One muszą być. Czy to pieniądze w postaci gotówki, którą dysponujemy, czy to w postaci kredytu, zdolności kredytowej. Tutaj jest ważny załącznik taki, żeby pamiętać o tym, że musimy myśleć o bezpieczeństwie także. Czyli jeżeli ten kredyt jest zbyt poważnym zagrożeniem, to lepiej może go uniknąć albo go zmniejszyć. Pieniądze, które możemy pozyskać od rodziny. Bardzo często aspekt, który trzeba brać pod uwagę. Ale także zasobami są nasze możliwości wykonywania prac samodzielnie. Czyli co możemy zrobić samodzielnie, co potrafimy, czego możemy się nauczyć. I co bardzo istotne, ile czasu możemy poświęcić na bezpośrednie działanie, na bezpośrednią pracę przy budowie własnego domu. To po prostu musimy znać, dlatego że cóż z tego, że mamy umiejętności, możemy coś wykonać, ale jednocześnie nie możemy sobie pozwolić na przerwanie pracy zawodowej i dysponujemy jedynie kilkoma tygodniami urlopu w ciągu roku. No to wtedy jakby spięcie tego wszystkiego może by wyglądać zupełnie inaczej niż w sytuacji, kiedy decydujemy się na przykład na dłuższy urlop bezpłatny czy rezygnujemy z pracy. Też zasoby społeczne, czyli to, czym dysponujemy, jeżeli chodzi o przyjaciół, znajomych, rodzinę. Spróbujmy to po prostu uporządkować i spisać jako zasób, którym dysponujemy przy planowaniu naszego budowy domu. I to jest pierwszy krok, który należy wykonać, czyli poznać zasoby, którymi dysponujemy. I te zasoby przyrównujemy do potrzeb. Czego tak naprawdę potrzebujemy? Jakie funkcje ma pełnić ten dom? Jak ma być duży, krótko mówiąc? Czym ma być wypełniony? Jakimi funkcjami? Czy to ma być tylko i wyłącznie miejsce, gdzie po prostu nocujemy, spędzamy czas wolny? Czy może będzie tam pracownia? Czy może będziemy wokół tego domu prowadzić jakąś produkcję żywności? No, najróżniejsze pytania, które się rodzą, na które musimy w trakcie projektowania domu sobie odpowiedzieć. Rzadko te nasze potrzeby wpisują się w projekty gotowe. To od razu mówię, że to się rzadko zdarza, ale może się zdarzyć. Może się zdarzyć, że trafimy na projekt gotowy,
który doskonale nam te nasze potrzeby zapewnia. A przynajmniej zapoznawanie się z tymi projektami pozwoli nam sobie jakoś tam uporządkować te sprawy, jak do tego projektowania podejść. Niestety, na tym etapie nie mamy zielonego pojęcia, ile to będzie kosztować. I to jest ten kłopot, że żaden architekt, do którego pójdziecie z jakąś koncepcją własnego domu, nie powie wam, ile on będzie kosztował. Bo dopiero ta informacja może się pojawić dopiero na końcu procesu projektowania, kiedy znamy te wszystkie szczegóły dotyczące tego budynku, jak on będzie zbudowany, w jakiej technologii, z użyciem jakich materiałów, wtedy można to policzyć. Wcześniej jest to praktycznie niemożliwe. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że są pewne niezmienniki, które powodują, które mają ten wpływ, istotny wpływ na koszty. Takie niezmienniki to na przykład taka zasada, że im mniejsze, tak mogę powiedzieć, że to w zasadzie zawsze, im mniejsze, tym tańsze. Tak? Czyli jeżeli redukujemy powierzchnię tego naszego planowanego domu, to możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że też zredukujemy koszty. Im prostsze, w sensie kształtu, bryły, trudności wykonania, tym tańsze, dlatego że mniej jest skomplikowanych rzeczy do wykonania, dlatego że szybciej te prace przebiegają, dlatego też staramy się zarówno redukować wielkość, jak i upraszczać. I to często zderza się z takimi marzeniami. Budując dom, często mamy marzenia jeszcze, które biorą się z dzieciństwa nawet, że mamy jakąś wizję domu, że dom to jest koniecznie taki, a nie inny i po prostu nie może być tego domu, jeżeli nie będzie miał bawolego oczka na przykład w dachu. To jest taki przykład. My to nazywamy tak prywatnie dla siebie syndromem bawolego oczka, czyli nieważne jak ten dom, ale bawole oczko musi być. Tutaj w miejsce bawole oczko można różne rzeczy wstawiać. To nie musi być bawole oczko. Ale są takie rzeczy, które nieraz przewracają cały projekt od strony finansowej, bo on musi być zabudowany wokół jakiegoś elementu, który dla kogoś jest wartością emocjonalną. Nie ma kompletnie żadnego przełożenia na to, jak się potem w tym domu mieszka, jakie są jego funkcje i tak dalej. Ale z jakiegoś względu ktoś musi to mieć, no, po prostu. Bywają takie historie dosyć często i wtedy zawsze, przynajmniej jak ja się z takim czymś spotykam, mówię, okej, dobrze, tylko czy wiesz, ile to będzie kosztować? Czy wiesz, jak to wpłynie, te twoje marzenie o tym, że to musi być? Czy rzeczywiście masz gotowość w sobie, żeby ponieść te dodatkowe koszty? Bo to mogą być bardzo, bardzo duże różnice. A bawole oczko padło nie bez powodu, dlatego że jest to niewątpliwie najdroższy element konstrukcji dachu, pociągający kolejne olbrzymie koszty w postaci kosztownych okien i tak dalej. Też te pułapki mogą być bardzo przykryte. Kiedyś mieliśmy do czynienia z kimś, kto miał jakieś stare, wielkie okna uzyskane z dworca wileńskiego w Warszawie. Przecudowne, fantastyczne, recyklowe, wszystko wspaniale, tylko dopasowanie konstrukcji do tych domu, do tych okien i, że tak powiem, ogranie domu wokół okien, jakby okazało się, że zjada dużo więcej kosztów, niż gdyby tam po prostu były jakieś okna, nie? Wstawione, normalne, zakupione. Więc te marzenia bywają naprawdę różne i czasami są to też pułapki, więc to po prostu to trzeba mieć świadomość, że okej, chcę, ale jestem gotowy ponieść tego koszty, nie? No nie, tak. No i to jest ten kłopot największy, że wchodzimy w projektowanie budynku kompletnie nie wiedząc, ile to będzie kosztować.
Może to być troszeczkę zredukowane w wypadku projektów gotowych, katalogowych, bo tam nam jest łatwiej, bo często są już dostępne informacje, na przykład jaka tam jest lista materiałów, możemy sobie te materiały policzyć, oszacować koszty pracy i tak dalej. No i jesteśmy w stanie jakoś ten koszt przynajmniej na początku oszacować. W wypadku projektu, który jest robiony konkretnie dla nas, nie będziemy tego wiedzieć do końca, bo nikt nam w trakcie projektowania nie powie. Jeżeli to będzie osoba projektująca, która jest wrażliwa na koszty, to zwróci uwagę, że jakiś tam element architektoniczny na przykład ma znaczący wpływ na koszty. Ale powiem szczerze, to się rzadko zdarza, żeby takie ostrzeżenia padły, bo osoba projektująca, architekt jest skupiony na innych elementach. Bardzo często na elementach wizualnych, czyli jak to będzie wyglądało, w drugim rzędzie na elementach technicznych, czyli czy jest to wykonalne, czy nie. I dopiero gdzieś tam może się pojawić taka informacja, że okej, ale to jest drogie. Więc też dobrze jest, idąc do architekta, czy szukając projektu, od razu mówić: mam na to tyle i tyle pieniędzy, koniec. Niech architekt weźmie też odpowiedzialność w tych swoich propozycjach za zmieszczenie się w tym budżecie. No bo ryzyko, jeżeli tutaj to się rozjedzie, czyli albo pozwolimy sobie na to, okej, jakoś to będzie, damy radę, byle zacząć, to możemy wpaść w paskudną pułapkę pracy, która będzie się ciągnęła latami. Będziemy mieli zainwestowane pieniądze w skorupę budynku, którego nie będziemy mogli wypełnić treścią, wykończyć, bo skończyły nam się właśnie pieniądze. Tak? I potem te kompromisy są straszliwe, na przykład, że robimy dom naturalny, fajnie, a na końcu co? No, panele winylowe na podłogę, bo już kompletnie nas nie stać na jakieś tam porządne wykończenie. I to już nie jest tak, że za 3 lata wymienimy. Nie, to już tak zostanie. W 90% przypadków potem te kompromisy pozostają. Bardzo polecam. Na poprzednim panelu, który miałem ten sam temat, nawet kontrowersje się z tym pojawiły. Bardzo polecam w momencie, kiedy mamy już zrobiony projekt, albo nawet w trakcie, modelowanie budynku. Trzeba w to zainwestować własnego trochę czasu, żeby przede wszystkim takiego modelowania się nauczyć. Można to robić w oparciu o programy 3D. Jak ktoś ma wyjątkową niechęć do projektowania takich w programach 3D w komputerze, to można to robić tradycyjnie, czyli po prostu papier, wycinanki i taka robota, ale w 3D jest o tyle łatwiej, że dokonywanie jakiejkolwiek zmian jest banalne, prawda, i to jest fajne. Z tym, że tutaj podkreślę, że ja nie mówię o projektowaniu domu, tylko o modelowaniu już zaprojektowanego domu pod kierunkiem, czy według wytycznych konstruktora, tak? Czyli to nie my określamy, jakie mamy krokwie, jakiej grubości, jakiej szerokości, jakiej długości, tylko to już mamy, a to, co należy do nas, czy co warto zrobić, to jest modelowanie. Dlaczego to modelowanie jest ważne? Po pierwsze, w tym momencie, jeżeli mamy model 3D, rozjaśnia nam się bardzo kwestia, jak to będzie wyglądać i czy rzeczywiście tutaj nie jest jeszcze czas na wprowadzenie jakichś zmian. Bo dysponując modelem 3D stwierdzamy, że coś tu nam nie zagrało albo nam zagrało i tutaj jest czas na wprowadzenie korekt. I to jest fajna rzecz. I warto poświęcić czas na nauczenie się tego, żeby po pierwsze już w momencie końcówki projektowania wiedzieć, że to jest ok albo nie, a po drugie to jest fantastyczne narzędzie, które ułatwia potem pracę. Przede wszystkim dlatego, że w momencie, kiedy zbudujemy taki budynek sobie na papierze czy w komputerze, to my już budujemy go mentalnie. Już tam procesy takie zachodzą, które powodują, że gdzieś tam w naszej wyobraźni powstaje ten budynek. My już go widzimy. Większość z nas ma poważny problem z przeniesieniem rysunku 2D z projektu architektonicznego na przestrzeń, czyli na to, jak to będzie faktycznie wyglądało.
Co prawda bardzo często architekci robią nam wizualizacje, ale to są najczęściej dwa, trzy zdjęcia, takie wiski, które mniej więcej pokazują, jak ten budynek wygląda z tej czy z tamtej strony, ale to jest zrobione przez kogoś innego. Jeżeli wy to zrobicie sami, to wy już rozpoczęliście proces budowania. Już to robicie, to znaczy wasz umysł już jest w tym procesie i kiedy przystąpicie do realizacji tego w materii, to już było wykonane wcześniej. Już macie to uporządkowane. To jest niesamowita pomoc przy pracy. Redukuje po prostu niesamowicie ilość błędów, ułatwia pracę, przyspiesza także kontrolę. Jeżeli widzimy, że w trakcie należałoby coś tam skorygować, no to po prostu korygujemy na modelu, patrzymy, czy to jest gra, czy nie gra. Ja przynajmniej tak robię i to fantastycznie się sprawdza. Ja korzystam z takiego darmowego programu, który się nazywa SketchUp. On ma wersję zarówno... Wersja darmowa jest nieupgrade'owana. Oni teraz wszyscy przechodzą na płatne, ale jeszcze można korzystać z wersji darmowej. I mają też darmową wersję online'ową, więc to można spróbować, nauczyć się. Jest całe mnóstwo tutoriali na YouTubie, którym można sobie się nauczyć, jak tym programem się posługiwać. W momencie, kiedy mamy taki model 3D, co nam to już ułatwia? Ułatwia nam ten kolejny bardzo ważny krok przed rozpoczęciem pracy, czyli wykonanie kosztorysu. Nie robimy takiego błędu, że rozpoczynamy budowę domu bez kosztorysu, tak? Dlatego, że mamy skłonność taką, że na początku budowy, kiedy mamy jeszcze całkiem, powiedzmy, sporą kupkę pieniędzy, to mamy taką skłonność, że nie ma oszczędności. Ja to muszę mieć z najlepszych materiałów. Ja to muszę mieć dobrze zrobione i solidnie zrobione. Tylko, że okazuje się, że wtedy wydaje nam się, że to są... Co to jest 3000 więcej? No to nie ma znaczenia w ogóle, prawda? Tylko, że tych 3000 zabraknie na końcu. I to będzie bardzo poważne utrudnienie do tego, żeby ten projekt zakończyć sukcesem. Dlatego kosztorys. Kosztorys, który nam mówi, tyle i tyle mam do wydania na ten konkretny etap. I kontrola potem w realizacji, tak? A jeżeli w realizacji widzę, że wychodzi mi drożej, no to ja sobie muszę odpowiedzieć na pytanie, dobra, to czym ja to uzupełnię ten... Jeżeli tutaj mam brak, bo wydałem więcej na przykład na fundamenty, to skąd ja wezmę te pieniądze? Czy ja je zabiorę, nie wiem, z tynkowania, z podłogi, z kuchni i tak dalej? No muszę to wiedzieć. Czy może zadłużę się bardziej? No to po prostu trzeba sobie na to pytanie odpowiedzieć. Dlatego kosztorys jest jedną z tych kluczowych rzeczy, które po prostu są niezbędne przy budowaniu domu, i to zresztą niezależnie od tego, czy to jest metoda gospodarcza, czy zlecamy to. No chociaż jak zlecamy to firmie, to bardzo często jest umowa, po prostu kwota podpisana i jakoś tam to leci. Chociaż i tu może się zdarzyć, że wykonawca powie, przepraszam, zmieniły się warunki rynkowe. Niestety praca wzrosła 40%, tak jak teraz się dzieje. Nie możemy zrealizować, odstępujemy umowy albo podpisujemy aneks. I co wtedy robicie? Nie wiem. Kosztorysowanie oczywiście jest trudnym procesem, bo wymaga dużo pracy, bo trzeba sobie po prostu zrobić arkusz kalkulacyjny i zebrać wszystkie dane. No ale nie ma tego, zmiłuj się. I też nie radzę zlecać tego zewnętrznym wykonawcom. Dlatego, że kosztorysowanie w oparciu o te metody wskaźnikowe, jakieś tam KNR i tak dalej, to niekoniecznie jest to samo, co kosztorysowanie w oparciu o realne koszty. Szczególnie jeżeli budujemy metodą gospodarczą ze znacznym udziałem pracy własnej, ponieważ ta praca własna jest inaczej wyceniana niż to, co wynika z takich wskaźników, takich programów zawodowych, programów do kosztorysowania. Tak? Kosztorysowanie jest trudne przede wszystkim z tego względu, że jeżeli nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, to my nie wiemy, ile czasu to zajmie, nie wiemy, ile roboczo godzin to zajmie, ile osób nam potrzeba. I to jest najtrudniej, bo jakby ceny materiałów my sobie możemy sprawdzić, nie? Możemy zapytać o wyceny i tak dalej, ale my nie wiemy,
ile godzin nam zajmie tynkowanie, nie? Czy... No i tak, tak. To jest bardzo ważna uwaga i to mnie też od razu natknęło na taką jedną ważną informację. Co zrobicie w momencie, kiedy kosztorosujecie, ale nie macie pojęcia, ile kosztuje praca? Co tu zrobić? Czy macie pomysł, jak ugryźć ten temat przy tworzeniu własnego kosztorysu? Czekam na interakcję, bo mi jest łatwiej, jak coś gadacie. Ale nie wszyscy naraz. Tak, jeżeli zamierzamy konkretne prace zlecić, bo metoda gospodarcza też to jest w ogóle cały zakres, nie? Że metoda gospodarcza to jest rozumiane przez to, że my jako właściciele domu bierzemy odpowiedzialność i kierujemy wszystkimi pracami, czyli na przykład zatrudniamy podwykonawców konkretnych robót i zwracamy się do nich o ofertę, tak? Na przykład oferta na wykonanie fundamentu, oferta na wykonanie konstrukcji drewnianej, innych rzeczy i zbieramy te informacje. Ale jeżeli chcemy przyspieszyć ten proces i sobie ułatwić życie, co możemy zrobić? Jeżeli znamy wartość materiałów, możemy założyć wskaźnikowo, że robocizna przy udziale pracy własnej będzie nas dodatkowo kosztowała 40% tego, co wychodzi w materiałach. I już mamy z grubsza określoną kwotę. Potem możemy iść w szczegóły, czyli zbierać oferty, liczyć dokładnie i tak dalej. To jest taka moja podpowiedź do was, żebyście wiedzieli, jak sobie poradzić w momencie, kiedy chcemy szybciej coś wiedzieć, a niekoniecznie czekać na spływające oferty, bo to jest bardzo długi proces. Wskaźnikowo też da się to policzyć. Koszty pracy, jak ja liczyłem na budowach prowadzonych metodą gospodarczą, gdzie jest miks taki, że właściciele domów pracują, co mogą, robią własnymi siłami, część rzeczy muszą zlecić zewnętrznym wykonawcom, to jest mniej więcej 40%. Przy takich budowach, gdzie jest to zlecone całkowicie na zewnątrz, czyli tak zamówienie pod klucz, no to te koszty prawdopodobnie są 50% albo więcej. Mogę się troszeczkę wypowiedzieć? Ja łączę się do tej dyskusji. Jeżeli chodzi o kosztorysy, tak, ja całkowicie się z panem zgadzam. To jest w ogóle podstawa jakiegokolwiek zaczęcia myślenia o budowie metodą gospodarczą. Poza sprawdzeniem materiałów, gdzie w obecnej chwili, jak rozmawialiśmy w piątek, no to jest teraz problem, ponieważ ceny materiałów się zmieniają z dnia na dzień. To jest jedna kwestia. Kwestia jakby roboczo godzin. Ja się zastanawiam, takie daję jakby otwarte pytanie, w którym momencie to się bardziej opłaca? Czy ja jako specjalista poświęcę na zrobienie czegoś, na czym się nie znam, w budowie gospodarczej, zajmie mi to 2 dni i teraz pytanie, czy lepiej za te 2 dni popracować w tym, na czym ja się znam i zarobić na to pieniądze i po prostu komuś zapłacić, czy robić to samemu, popełniając błędy i zajmie mi to 4 dni, czyli tak jakbym zapłacił swoim czasem za to 2-krotnie więcej. Oczywiście to jest pytanie otwarte. Ja sobie nauczyłem z tym radzić się w taki sposób, że do rzeczy, których nie robiłem, a wydaje mi się, bo mamy tendencję jako ludzie do myślenia życzeniowego często, tak, że wyobrażamy sobie, że coś robimy i wyobrażenie, tak jak w tym SketchUpie, coś fajnie się robi, tak, czyli na przykład robisz z hempcritu i sobie myślisz, a no to słuchajcie, to poubijamy to w tyle i mamy myślenie życzeniowe, że coś, co trwa, może trwać w rzeczywistości 7 dni, a my sobie wyobrażamy, że do południa to machnę. Ja, żeby takie problemy pomijając, dodaję po prostu zazwyczaj do takiego kosztorysu plus 30%. Bardzo ci dziękuję za to, co powiedziałeś, bo to jest fantastyczne. Ja dokładnie tego typu błędy popełniam. Dokładnie tego typu błędy popełniam, że zawsze jak sobie próbuję wyobrazić, ile czasu spędzę na jakąś pracę, zawsze niedoszacuję. To jest po prostu standard. Ale słuchajcie, popełnianie błędów nie jest rzeczą krytyczną. Jeżeli my pomylimy się w naszym kosztorysie o 20%, to i tak jest super. To jest takie super. Jeżeli się pomylimy o 50%, to już nie jest super. I chodzi o to też, że wiadomym jest, że szacując koszty budowy, popełnimy błędy.
Chodzi o to, żeby ten margines błędu nie był za duży, bo to będzie po prostu, to może być zabójcze dla projektu jako takiego. Musi być rezerwa w budżecie. Po prostu musi być. Jeżeli nie ma rezerwy w budżecie, to, no to jest zbyt ryzykowna operacja, bym powiedział. Znaczy, że może się udać, ale co jak się nie uda? Wtedy to jest bardzo poważny kłopot. Też przy kosztorysowaniu, jeżeli na przykład wyszło nam, jeżeli sobie podzieliliśmy, bo to warto sobie podzielić, robocizna, materiały. Jeżeli wyjdzie nam niedziwna proporcja między kosztami robocizny a materiałów, na przykład, że wychodzi nam, że robocizna optymistycznie założyliśmy i robocizna nam wyszła około 30%. To jest już sygnał alarmowy, że być może coś żeśmy przekombinowali, być może coś żeśmy źle przewidzieli i tutaj możemy po prostu zastanowić się, czy aby na pewno, bo skoro średnio jest tam około 40 do 50% koszt robocizny, no to może powinniśmy przemyśleć to jeszcze raz. I tu wracamy w ogóle też do tego tematu zasobów, o którym rozmawialiśmy. I ja się super zgadzam z tobą, bo ja mam zawsze takie, wiesz, jak na przykład przyjeżdżają faceci z miksokretem i w ciągu jednego dnia robią po prostu wszystko na takim poziomie, na którym, że tak powiem, my byśmy 3 dni po prostu głęboko przeklinając i absolutnie nie z takim efektem to zrobili, no to w ogóle jakby nie ma najmniejszego sensu wkładać pracy własnej w takie rzeczy, nie? Na przykład możemy zrobić tak, że założymy, super, zrobimy sami fundamenty. Może się okazać, że to jest tak ciężka, trudna i specjalistyczna praca, że my zrobimy te fundamenty, zajmie nam to 3 razy dłużej i będziemy mieli po zrobieniu fundamentów tak głęboko dość, że no, obyśmy dalej zbudowali dom, nie? To... Słuchajcie, moja żona ostatnio jeździła po różnych budowach, właśnie takich budownictwie naturalnym. I bardzo częsty tekst. Panie, jak ja bym miał to jeszcze raz robić, to tyle, ile ja na to nerwów straciłem. Niech pan, ja panu dam numer, jak będzie pan robił, ja przyjadę, ja panu powiem, ja panu pokażę, żeby pan przez tą gehennę jeszcze raz nie przechodził, przez którą przeszedłem ja. Z tego powodu też tutaj jestem, bo często tutaj po prostu pytam i słyszę od kogoś, stary, chcesz, przyjedź do mnie na 3 dni, ja ci pokażę, jak robimy hempfit. A do mnie przyjedź, to ja ci sprzedam wszystkie tipy. I ja bym to sprowadził właśnie do tego, co powiedziałaś, ubiegłaś mnie, czyli zasoby. Czyli na tym się właśnie przy tym kosztorysach często skupiam, zasoby, czyli ludzie, nie tylko ci najbliżsi koledzy, znajomi, którzy mogą pomóc, tylko też te osoby, które mogą ci wnieść te właśnie punkty, o których, bo ciężko jest zadać pytanie, jeżeli nie wiesz w ogóle, o co masz zapytać, bo nawet jeszcze nie masz tego pytania, bo jeszcze nie jesteś świadomy, że ten problem będzie. No i teraz sobie uświadomiłem, że na poprzednim panelu tego nie powiedziałem i znowu tobie dziękuję. Taka fantastyczna rzecz, czyli po prostu możliwość pojechania na budowę w takiej technologii, jak zamierzałem budować. To jest 99% osób jest gotowa czy otwarta na to, że można do nich pojechać, tylko nie pojechać, żeby zawracać tyłek, tylko pojechać, żeby pomóc. I też jeżeli planujemy coś takiego, warto się zastanowić, jaki etap prac. Nawiążę do tego, co mówiłeś odnośnie tego, że jak to jest, czy jest sens robić coś, skoro dobrze zarabiam na przykład, tak? I czy warto wtedy... Czy nie lepiej jest poświęcić swój czas na pracę i zapłacić komuś, kto to zrobi może lepiej ode mnie? Ja powiem tak, że to zależy od rodzaju pracy. Bo jeżeli jest to praca, czy jest to element, który nie stanowi takiego rdzenia tego domu, przykład właśnie tej wylewki miksokretem. Nie ma co kombinować, tu nie ma czegoś sexy, że tak powiem, nie? Ale na przykład, jeżeli mówimy o budowie straw bale, wypełnianie ścian kostkami słomy, nie zlecajcie tego, zróbcie to sami. Co najwyżej zatrudnijcie kogoś, kto już to robił i po prostu będzie jakby kierował tymi pracami, ale miejcie nad tym kontrolę, bo to jest kluczowy proces.
tak? I na te kluczowe procesy dobrze jest poświęcić swój własny czas, nawet jeżeli ta praca teoretycznie jest mniej warta, niż gdybyśmy ten czas spędzili na pracy zawodowej i zarobili pieniądze. Ponieważ to są rzeczy, których nie możemy odpuścić, tak? Moim zdaniem tutaj ten przykład właśnie wypełnienia budynku słomą jest idealny. Teoretycznie praca słaba, ale praca prosta, ale można schrzanić, tak? Można schrzanić, można to zrobić źle i wtedy warto ten swój czas poświęcić i na przykład na te elementy, czyli na przykład na wypełnianie słomą, pojechać na czyjąś budowę, włączyć się w pracę na parę dni, nie jechać tam na jeden dzień, bo to tylko zawracanie głowy, pojechać na trzy dni, na weekend czy coś takiego, dotknąć tego, coś się dowiedzieć, nauczyć się, super sprawa. I tak jest możliwe na kontakty można zbierać, czy to na Facebooku, czy przez stowarzyszenie, gdzie takie odbudowy się odbywają, czy nawet jeżeli współpracujemy z jakimś architektem, to on też ma jakieś rozeznanie, że tu i tu są jakieś budowy, to da się zrobić. Są też oczywiście warsztaty, czyli takie zdarzenia, które są dokładnie pod to zaprojektowane, żeby nauczyć. My takie warsztaty robimy. W przyszłym roku będziemy mieli cały cykl od początku do końca, poza fundamentami, ale od momentu konstrukcji drewnianej, czyli prace ciesielskie, poprzez słomowanie, tynki i tak dalej, będziemy to wszystko robić. Jak ktoś będzie chciał, to zapraszamy. I jeszcze jedna sprawa związana z tymi kontrolą prac, czyli czy warto pewne rzeczy robić samodzielnie, skoro może lepiej zarobić pieniądze, to ja też zwracam uwagę na ten jeden czynnik, jak ja się potem czuję w domu, który wykonałem własnymi rękoma, czyli no może nie wszystko, ale te prace kluczowe. Samopoczucie, radość, satysfakcja to też jest dodatkowa korzyść. Satysfakcja jest niesamowita. To po prostu jest niesamowita satysfakcja, kiedy widzimy, że to, co zaprojektowaliśmy, ma swoje odzwierciedlenie w materii po prostu. A już jeżeli ktoś na przykład pracuje zawodowo i robi rzeczy na poziomie jakimś abstrakcyjnym, czyli głównie gdzieś tam w komputerze, to jeżeli potem styka się z czymś takim, że w twardej materii powstaje coś, co jest ogniskiem jego życia, tak? No to kurczę, to jest coś nie do przecenienia, naprawdę. Warto nawet stracić te godziny swojej pracy zawodowej, żeby tego doświadczyć. To jest super sprawa, naprawdę. Zarządzanie budową. Co nam daje kosztorys? Co nam daje to, że zrobiliśmy model? Daje nam pole do prawidłowego zarządzania procesem budowy. Jeżeli mamy te rzeczy, jeżeli mamy z jednej strony arkusz kalkulacyjny, z drugiej strony mamy model budynku, który sobie zaprojektowaliśmy i rozrysowaliśmy tam rzeczy, które składają się na ten budynek, daje nam to narzędzie do kontroli. To jest bardzo ważne, żebyśmy kontrolowali ten proces, bo no tutaj nie możemy sobie pozwolić na chaos. Oczywiście budowa jest to w pewnym sensie jakiś chaos, dzieją się jakieś rzeczy, natomiast ten chaos musi być kontrolowany. W tym znaczeniu, że musimy znać kolejność tych prac, musimy wiedzieć, w którym momencie musimy uruchomić środki finansowe, musimy wiedzieć, jakie nam do tego potrzebne są inne zasoby, typu jakieś tam narzędzia, jakieś tam rusztowania, może dźwig i tak dalej. To są rzeczy, które musimy przewidzieć i ten model, czyli projekt budynku, coś, czym możemy się posługiwać, plus ten kosztorys, czyli to, co nam mówi o kolejności tych prac i ich finansowaniu, dają nam możliwość kontrolowania tego procesu i czuwania nad tym, żeby on nie wszedł w jakieś tam kolejny, tak? Żeby się to po prostu nie skończyło jakąś tam budowlaną katastrofą. Powiem tak, w budowach, w których mieliśmy okazję uczestniczyć, większość z nich przebiegła dobrze, albo bardzo dobrze. Mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy nie mieli przygotowania budowlanego, a moim zdaniem prace wykonane przez nich były wykonane na wyższym poziomie niż prace wykonywane przez ekipy zawodowe. To wynika z tego, że, znaczy nie zawsze to musi tak być, ale ja niejednokrotnie byłem
pod wielkim wrażeniem tego, jak dobrze ludzie pracują na własnym domu, na budowie własnego domu. Jak oni przywiązują uwagę do tego, co robią. Jak starają się zrobić to dobrze. Może nawet przez przesadą nawet niekiedy. Ale to nie jest tak, że jak ktoś buduje samodzielnie, to robi źle. Czy robi gorzej niż ekipa zawodowa. Przede wszystkim człowiek, który buduje dla siebie, ma tą uwagę i tą gotowość do tego, żeby poświęcić temu czas i energię. Tak? Jeżeli on jeszcze wyposaży się w narzędzia w postaci wiedzy, to naprawdę to jest świetna robota. Mamy takie przykłady, możemy do takich ludzi nawet dać kontakty, którzy przeszli przez to i naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Wszystko jest zrobione bardzo dobrze. Tam nie ma błędów budowlanych. Tam może są jakieś błędziki, typu, że gdzieś tam może ten tynk troszkę nie wyszedł, czy coś takiego. Ale nie ma takich błędów, że ktoś potem rozpacza, że schrzanili mi robotę, bo nie dopilnowałem. Tak? A elementem dodatkowym jest jeszcze to, że po przejściu takiej budowy i po tym niebywałym skoku własnego poczucia możliwości, bardzo dużo ludzi chce robić dalej. Tak? Oni natychmiast chcą, czy po 2 latach, chcą sobie stawiać coś jeszcze i jakby to jest dla nich teraz proste, bo oni wiedzą, że mogą. To jest niebywała zmiana w psychice, że nie muszę, wiecie, odrobić x godzin, żeby znowu zarobić na coś tam, nie? Ja mogę sobie to podziubać, mi się nie śpieszy, zrobić tą altankę, to będzie trwało, ale se zrobię sam i nie potrzebuję harować na to. To jest niebywała umiejętność, że po prostu ci ludzie nabierają ochoty, niektórzy nawet zmieniają życie i w ogóle chcą to po prostu robić i się przebranżowić, ale to już mało. To jest akurat mój przykład. Ja pracowałem jako taki typowy korpoludek, czyli zajmowałem się wciskaniem ludziom rzeczy, których kompletnie nie potrzebują. I mnie kiedyś po prostu sieknęło, tak bardzo mnie sieknęło, kiedy sam sobie przerobiłem kotłownię w domu. I wtedy stwierdziłem, kurczę, to mi się podoba, bo jest coś takiego, co ja robię fizycznie i to zaczyna działać. I stwierdziłem, no to ja nie mogę tak dalej tak pracować, że po prostu robię jakieś rzeczy, które są dla mnie kompletną abstrakcją. I stwierdziłem, dobrze, no to ja w takim razie rzucam to wszystko w cholerę i zacznę się zajmować czymś innym. I tak się zaczęła moja tam trwająca już kilkanaście lat kariera z budownictwem naturalnym. I ciągle mam z tego satysfakcję. Także w momencie, kiedy widzę... Dla mnie to jest taki niesamowity proces. Jeżeli ja rysuję sobie ten budynek w komputerze i ja potem widzę, że on powstaje w realu, to ja doświadczam takiego poczucia, ja nie wiem, czy to... poczucia magii takiej, że to jest w zasadzie takie czarowanie, że no jak to, kurczę, było zaprojektowane i jest. No oczywiście, że to wiązało się z pracą, ale ta praca, moim zdaniem, ona się wykonała głównie na tym procesie, w tym etapie projektowania, tego wymyślania w głowie. I że ja już to wymyśliłem w głowie i ułożyłem sobie to w momencie tego projektowania, to już potem mi to poszło łatwo. No, potu trochę oczywiście jeszcze do tego jest, ale poza tym jest to bardzo fajna rzecz. Też jest niesamowita rzecz, niesamowitą rzeczą jest poczucie sprawczości. Myślę, że głównie dla facetów, którzy nie mają zdolności rodzenia dzieci, to w momencie, kiedy są w stanie stworzyć jakiś byt, którym jest dom, bo dom to nie jest budynek, tak? Dom to jest coś więcej. To jest zawarta w nim energia, tajemnica taka, że mówi się, że dom ma duszę, tak? Że tam też jest jakby wbudowana energia ludzi, którzy go budują. I jeżeli mężczyzna coś takiego zbuduje, to jego w jakiś sposób to też buduje. Buduje w nim człowieka sprawczego, człowieka, który jest zdolny zmierzyć się z przeciwnościami. I to wracam do tego, co powiedziałem na początku. Odporność. Jeżeli jesteśmy w stanie wybudować swój własny dom i wyhodować trochę warzyw,
to jesteśmy niesamowicie odporni na wszystkie nieszczęścia tego świata, które się wydarzają, tak? Bo czy to będzie pandemia, czy to będzie inne zagrożenie, to my mamy te zakotwiczenie w naszych umiejętnościach, że dajemy sobie radę. Czego nie doświadczysz, jeżeli kupisz mieszkanie w bloku. No, po prostu nie doświadczysz tego. I to można doświadczyć tylko wtedy, kiedy się przejdzie przez ten proces. I on może być trudny, jeżeli nie potrafimy go przygotować, nie potrafimy zaplanować. I wtedy jest takie coś, nigdy więcej. No, chyba, że minie parę lat. Ale nie musi tak być. To nie jest tak, że każdy, który budował dom, powie wam nigdy więcej. Owszem, powiedzą, że było ciężko, bo wiaderko gliny strasznie dużo waży. I to rzeczywiście, jeżeli tych wiaderek gliny przeniesie się tam od betoniarki na ścianę ileś tam, to w pewnym momencie już człowiek ma już trochę dosyć. Ale to nie jest coś, co cię zniszczy, nie? To jest coś, co się zmęczy, ale nie zniszczy. Więc myślę, że warto. I jest ten aspekt ekonomiczny, który jest niezwykle ważny, ale mi się wydaje, że ta ekonomia, że to, co stoi po drugiej stronie, czyli te korzyści, to są znacznie większe niż oszczędności wynikające z tego, że wydaliśmy mniej pieniędzy. I to bardziej bym tak akcentował te korzyści, które nie są takie czyste, materialne, typu, że jak się zepsuje, to wiem, jak naprawić, bo sam to robiłem. Tak? To jest... Nie wiem, to jest chyba najważniejszy wniosek, który chciałbym wam przekazać z budowania własnymi rękami. Podsumowując, proces jest do ogarnięcia. Jeżeli skupimy się na 4 do 5 kluczowych ścieżkach budowania, to jesteśmy w stanie to zrobić, mimo że całe zagadnienie jest dużo bardziej skomplikowane. Jest do ogarnięcia, jest do nauczenia się, nie święci garnki lepią. Wszystko można zrobić własnymi rękami. Dom można zbudować z ekipą 3-osobową. 3 osoby to jest najlepszy team do budowy domu. Nie 2, nie 4, 3. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Tak to wynika z lat doświadczenia. Pytania? Ja jeszcze dopowiem, że fascynujący od lat jest proces, który oglądamy, że jeżeli ktoś wydaje pieniądze, a nie wydaje swojej energii i swojej pracy, to ma absolutnie fantastyczną skłonność do czepialstwa o wszystko, niezależnie jakie to ma znaczenie i jaka to jest skala. Czy to jest okienko w piwnicy, czy to jest, wiecie, nie rozmawiamy na przykład o oknie w salonie, tylko o czymś, o elemencie, który będziesz widziała najczęściej raz na miesiąc, a może i rzadziej, nie? Ale jak to ci robi ktoś, to musisz, że tak powiem, mu zawracać, żeby on ci to przesunął 10 centymetrów. A jak robimy to sami, to nam niesamowicie wzrasta zrozumienie, dlaczego pewna rzecz wygląda tak, jak wygląda. Bo na przykład szlak nas trafiał, jak próbowaliśmy, po prostu 2 godziny spędziliśmy, żeby to zrobić inaczej i jakby stwierdziliśmy, okej, to ja to zrobię łatwiej, tak? Wydawało mi się, że to zrobię gdzieś tam, ale przesunę i będzie lepiej. Wzrasta w nas zrozumienie i tolerancja, dlaczego coś wygląda tak, jak wygląda i mamy w sobie dużo więcej spokoju z tym związane, a nie wiecie, ktoś na przykład, zwłaszcza jak ktoś ma takie perfekcjonistyczne tendencje, nie? Że o, na budowie to szybko, 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 a potem no kurde, no ale tutaj to mogli zrobić, tutaj mogli trochę bardziej wygładzić, no. Znaczy jeszcze nie spotkałem sytuacji, gdzie, znaczy to jest zasada, popatrz jak mi schrzanili. To jest stały tekst, oprócz tekstu kto tu panu spieprzył i jeszcze inny tekstu wyjdzie troszeczkę drożej, tak? To są stałe teksty wiążące się z takim mechanizmem, że jak płacę,
to mam poczucie, że dostałem mniej niż zapłaciłem. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale jest takie poczucie, że ludzie mają takie poczucie, że przepłaciłem za tą robotę, albo ta robota nie jest warta wydanych przeze mnie pieniędzy. Nigdy to nie występuje, kiedy robicie to sami. Także polecam. Czy są jakieś pytania? Albo refleksje, bo to jest też bardzo fajne. Ja mam takie pytanie, bo jeśli ktoś dysponuje nieograniczoną ilością czasu, natomiast nie ma funduszy, tak sobie gdybam, i chcę wybudować dom z materiałów, które zdobędzie drogą niekoniecznie konwencjonalną, tylko no weźmie od rolnika chociażby otoczaki i spróbuję zbudować sam fundament. Jak on ma kalkulować kosztorys wtedy? Czy to jest jakiś inny sposób na to? Ja bym zaczął nie od kosztorysu, tylko zacząłbym od tego, jaki poziom kompetencji posiadam. Znaczy, czy dam radę to zrobić? Bo jeżeli zainwestuję swój czas na to, żeby nauczyć się murowania z otoczaków, co nie jest takie intuicyjne, przynajmniej tak mi się wydaje, i stwierdzisz, ok, umiem to robić, to jest to moim zdaniem dobrze zainwestowane, to jest dobra inwestycja, tak? Że jeżeli ja, gdybym dysponował dużą ilością czasu i miałbym taki przejść przez jakiś proces, to bym po prostu popracował w takich miejscach, gdzie robi się to, co chcę zrobić. Po pierwsze, miałbym się, bo to jest tak, że są takie możliwości, że po prostu jeżeli chcesz nauczyć się coś potem zrobić u siebie, to możesz po prostu pójść do kogoś, popracować przy takiej, a nie innej pracy i potem już wiesz, jak to zrobić, a mało tego, zarobiłeś jeszcze pieniądze, więc to są dosyć korzystne sytuacje. Bardzo wiele osób, które w tej chwili działa w budownictwie naturalnym, to są osoby, które zaczynały od budowy dla siebie. Czy albo budowy dla siebie, albo zamiaru budowy dla siebie. I to jest jedna z dróg, którymi ludzie wchodzą w budownictwo naturalne, bo potem stają się ekspertami. Ponieważ przeszli przez ten proces, nauczył się taki człowiek budowy z otoczaków i to jest niezwykle cenna wiedza, bo mało ludzi to robi. I potem nie może się ogonić od ofert, że ktoś mówi, że przyjdź i zrób u mnie. Tak? Także ja bym inwestował w wiedzę, w to, w know-how, jak to robić. Jeżeli to mam, to mogę spokojnie wchodzić dalej, czyli w realizację u siebie. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałem na twoje pytanie. No myślę, że tak, chociaż tam jeszcze był aspekt kosztorysu, ale mimo wszystko dzięki. No trudno jest kosztorysować prace nietypowe, to od razu powiem. Bo w wypadku takich materiałów bardzo, bardzo surowych, typu właśnie kamień polny, jakieś tam drewno odpadowe, nazwijmy to, współczynnik kosztu materiału do robocizny jest zupełnie inny. Czyli tamten materiał może kosztować 10%, a robocizna 90%, tak? Kamieniami to nie do końca, bo kamienie są dosyć drogie. Chyba że jesteś w obszarze, który jest bardzo bogaty w kamienie, wtedy płacisz głównie za transport. Ale już teraz wiem, że kamienie są skupowane, kurczę, i ciężko jest nawet kupić kamienie. Jest ten, i ja nie potrafię powiedzieć, jak wyglądają te proporcje materiał do robocizny w wypadku tak nietypowych materiałów, czyli które nie występują na rynku. No bo to, co my robimy, to opieramy się o materiały kupowane, po prostu dostępne wszędzie. Jeszcze następne pytanie. Czy kosztorysy z KRS-ów, czyli z tych zawodowych narzędzi, mają jakiś użytek w budownictwie naturalnym? Tylko wskaźnikowy. On będzie bardzo odległy od rzeczywistych kosztów. W wypadku budowy metodami naturalnymi te koszty będą znacznie niższe. Czyli jeżeli ktoś KNR-owy kosztorys zrobi na budowę domu, który ma być robiony metodą gospodarczą, no to ten koszt może być dwa razy wyższy. Znaczy w tym sensie, że w tym kosztorysie te koszty będą zawyżone. Co może też być negatywną informacją, bo może zniechęcić do realizacji, tak? Bo kurczę, tyle ma kosztować, to nie ma kompletnie szans. Dlatego uważam, że jeżeli chodzi o metodę gospodarczą, niestety ten wysiłek musi być skierowany na zrobienie tego samodzielnie.
Okej, dzięki wielkie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to bardzo dziękuję Ryśkowi i Kasi. My dziękujemy bardzo. Zapraszamy na warsztaty. Komercja też musi być. Tak. tynkinaturalne.pl, tak? Wasza strona to tynkinaturalne.pl, tak? Tak. PL. A na Facebooku Ziemioluby. Ziemioluby, zgadza się.